To jedna z ważniejszych sesji w roku, kiedy radni głosują w sprawie udzielenia zarządowi powiatu jeleniogórskiego wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Jakie nastroje panowały przed głosowaniem? Opinia komisji jest pozytywna, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu i w sprawie raportu o powiecie, jest pozytywna. Obydwie komisje zaopiniowały budżet pozytywnie, zarówno Komisja Budżetu, jak i Komisja Rozwoju. Znaczy budżet jest skrojony na miarę naszych możliwości, jest znacząca nadwyżka finansowa przekraczająca 3 miliony złotych. Wobec tego uważamy, że zadania bieżące i zadania inwestycyjne zostały wykonane, a nawet przekroczone. Wobec tego uważamy, że zarówno budżet, jak i sytuacja finansowa starostwa jest w tej chwili pozytywna. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu jeleniogórskiego starosta przedstawił raport o stanie powiatu jeleniogórskiego za 2019 rok, w którym mowa była m.in. o inwestycjach drogowych. Nie jest to tylko nowa nawierzchnia, ale również pozostałe obiekty inżynierskie typu chodniki, utwardzone pobocza, bariery energochłonne, barierki, również inżynieria przy pasie drogowym, czyli odwodnienia, przepusty. No wszystko jest tak zrobione, żeby te drogi nasze powiatowe służyły na długie, długie lata. Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu jeleniogórskiego głosowało 12 radnych. 5 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Rok 2019 był bardzo dobrym rokiem dla powiatu jeleniogórskiego pod względem budżetowym. Wykonaliśmy szereg inwestycji, 2 znaczące drogi, budżet był powyżej 82 milionów złotych, wykonanie przy projektowanej niecałym 70 tysięcy, a zatem wyraźnie widać, że zarząd pracował intensywnie nad budżetem i w związku z tym myślę, że nie powinno być sensacji przy sesji aplikatoryjnej. Na pewno nie będziemy przeciw, że tak powiem, przyjęciu absolutorium, czyli zapewne się wstrzymamy. I tak 12 radnych głosowało za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, 7 wstrzymało się od głosu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu za udzielenie absolutorium. No, dla nas, dla zarządu to prawdziwy zaszczyt pracować dla takiej rady. Dziękujemy za tak olbrzymi kredyt zaufania. Jedno mogę obiecać, to że tempa nie zwolnimy. Pracujemy bardzo mocno, bardzo intensywnie. Dziękuję moim pracownikom starostwa powiatowego, wszystkim dyrektorom, pracownikom, bo to naprawdę gigantyczna, ciężka praca, którą przepracowaliśmy w 2019 roku. To również Państwa zasługa. Za to bardzo dziękuję i mam nadzieję, że kolejne lata będą równie owocne jak ten. Dziękuję bardzo.